2017 roku na terenie naszej parafii powstała wspólnota świętego Jana Chrzciciela. Dzisiaj na stronie internetowej witam przewodniczącego tej wspólnoty, który przekaże nam pełniejsze informacje na temat tej wspólnoty i jej działalności na terenie naszej parafii. Witam serdecznie, szczęść Boże. Nazywam się Przemysław Zatorski, jestem przewodniczącym wspólnoty świętego Jana Chrzciciela. Nasza wspólnota powstała dzięki życzliwości ojców franciszkanów, którzy udostępnili nam tutaj miejsce, abyśmy mogli się spotykać i prowadzić naszą działalność. Idea powstania wspólnoty zrodziła się w marcu 2017 roku, przed Wielkanocą, kiedy tutaj na terenie parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne, w ramach których były spotkania, zajęcia seminarium odnowy wiary. W czasie trwania seminarium pojawiła się potrzeba kontynuacji działań, które w ramach tego seminarium się odbywały. Grupa osób, które chciały jakby w dalszym ciągu prowadzić taką działalność, zdecydowała się stworzyć wspólnotę. Zastanawialiśmy się nad tym, jaką formę nasza wspólnota ma przybrać i w efekcie doszliśmy do wniosku, że ma to być wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna. Uważamy, że modlitwa jest w tym momencie najbardziej istotnym fundamentem wszystkich naszych działań. Skupiamy się na modlitwie, skupiamy się na adoracji, skupiamy się na pogłębianiu naszej wiedzy na temat prawd Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego i pogłębianiu naszej wiary i kontaktu z Bogiem. My jako wspólnota w tej chwili mamy już ponad 2 lata. Spotykamy się regularnie, w każdy poniedziałek. Zajęcia są podzielone na takie systematyczne bloki. W pierwszy poniedziałek miesiąca jest spotkanie, na którym jest msza święta, jest odprawiona msza święta dla wspólnoty, a później agapa, na której spotykamy się jako wspólnota, rozmawiamy ze sobą, dzielimy się swoimi radościami i troskami. W następnym tygodniu, każdym kolejnym następnym tygodniu miesiąca mamy konferencję. Konferencję, która jest przygotowywana przez jedną z osób ze wspólnoty, bądź zaproszonych przez nas gości. Przed każdą konferencją odmawiamy różaniec, modlimy się wspólnie i prosimy Pana Boga o to, żeby nas wspierał i prowadził w naszych działaniach. W trzecim tygodniu miesiąca zawsze mamy adorację. Adoracja jest przygotowywana przez ojców franciszkanów lub również przez nas jako członków wspólnoty. Czwarty poniedziałek miesiąca to znowu konferencja. Konferencja, która ma nas formować, kształtować naszą wiarę, dawać nam fundamenty tego wszystkiego, co dla katolika najistotniejsze, najważniejsze. Czasami jest tak, że jest i piąty poniedziałek miesiąca. Ten piąty poniedziałek miesiąca to jest zawsze niespodzianka. Staramy się zorganizować spotkanie tak, aby było ono inne od wszystkich spotkań. Czasami jest to jakiś ciekawy film, czasami spotkanie z kimś interesującym, ciekawym, kto przychodzi do nas, spotyka się i rozmawia. Nasza wspólnota jest otwarta na wszystkich, w związku z tym, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty, zapraszamy każdego. Każdy może do nas przyjść, każdy może się z nami spotkać, co wcale nie znaczy, że musi z nami zostać. Ale warto nas odwiedzić. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć naszą wspólnotę, spotkać się z nami, pomodlić wspólnie. Może ktoś zechce zostać i dołączyć do nas. My jako wspólnota na terenie parafii inicjujemy różnego rodzaju działania i akcje. Są to na przykład wigilie dla osób samotnych, które jako wspólnota organizujemy i które mam nadzieję i wierzę w to głęboko wpisały się już jakby do stałego kalendarza działań na terenie parafii. Jest to bardzo potrzebna idea. Jest tak wiele osób, które w tym okresie świąt są same, które nie mają z kim się spotkać, które
mają ten właśnie problem. Staramy się wychodzić im naprzeciw. Przygotowujemy, każdy przygotowuje coś do zjedzenia, każdy stara się coś przynieść, wnieść tutaj do tej Wigilii. Najczęściej jest hola parafialna, śpiewa kolędy. Przychodzi coraz więcej osób. Tak jak wszyscy mówią, atmosfera jest miła, w związku z tym myślę, że będzie nas na tych Wigiliach coraz więcej. Poprzez organizację tych Wigilii, kiedy rozmawiałem z wieloma członkami wspólnoty, okazało się, że wiele osób tak naprawdę dopiero wtedy zrozumiało sens organizowania świąt. Kiedy organizujemy nasze Wigilie, kiedy przed samymi świętami poświęcamy swój własny prywatny czas, którego jak wiadomo mamy wtedy niewiele, okazuje się, że pojawia się ten moment zastanowienia tak naprawdę nad sensem świąt, wytrącenia z biegu świątecznych zakupów, kupowania prezentów, wszelkiego rodzaju przygotowań. Wtedy mamy okazję zastanowić się nad tym, jak wielką wartość daje nam to, że możemy komuś innemu coś ofiarować. Jako wspólnota staramy się właśnie przede wszystkim o tym myśleć, żeby ta Wigilia była nieanonimowa, żeby ludzie, którzy na tą Wigilię przychodzą, nie czuli się, jak mówiąc kolokwialnie, w jadłodajni, w której należy zjeść obiad i szybko wyjść, żeby nie zabierać miejsca innym. Staramy się stworzyć taką rodzinną, domową atmosferę. Niektórzy członkowie naszej wspólnoty mówią, że razem z przyjaciółmi przez całą noc siekają warzywa na sałatkę, co jak się okazuje ma też ogromną wartość, dlatego że w tym momencie nawiązują się przyjaźnie, można zatrzymać się w biegu, porozmawiać z przyjaciółmi, na co, jak wiemy, najczęściej nie mamy czasu. Oprócz Wigilii organizujemy również adorację. Adoracja taka, która wpisuje się już na stałe do kalendarza działań parafii, to ta adoracja z Panem Jezusem w Ogrójcu. Wtedy, kiedy Pan Jezus w Ogrójcu przeżywał strach, przeżywał lęk, kiedy bał się i mówił do swojego Ojca, jeśli możesz, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie, staramy się z Nim być. Bo sami wiemy, że najgorszym dla nas momentem w życiu jest oczekiwanie. Oczekiwanie na coś, co musi się stać. Może to jest kolokwializm, może jest to trywialne, ale najbardziej boimy się, czekając w poczekalni u dentysty. Kiedy siadamy już na fotel, wtedy już się nie boimy, bo wtedy coś się dzieje, wtedy wiemy, że za moment to się skończy. Tak myślę, że Pan Jezus, kiedy wiedział, miał świadomość tego, że musi przyjąć ten kielich, że dla zbawienia świata musi cierpieć, bał się bardzo, zresztą tak jak napisane jest w Piśmie Świętym, jego pot był gęsty jak krew. W związku z powyższym na pewno przeżywał ogromny strach, ale był posłuszny Ojcu. I my właśnie wtedy chcemy z Nim być. Wtedy, kiedy apostołowie usnęli, kiedy wielokrotnie Jezus prosił ich o to, żeby razem z Nim byli i modlili się, oni spali, zmęczeni, zwykłym ludzkim zmęczeniem. My staramy się przez tę noc wtedy być z Panem Jezusem. Kiedy On cierpi, kiedy boi się, kiedy przeżywa wahania i niepewności. Jako wspólnota organizujemy również różnego rodzaju konferencje. Staramy się zapraszać interesujących gości, staramy się tworzyć podłoże do dyskusji, do nabywania wiedzy, do przyswajania sobie prawd wiary w sposób taki łatwy do przyjęcia i zrozumienia. Mieliśmy wielu gości, między innymi księdza Falaka, który mówił nam o rozeznawaniu duchowym. Ostatnio odbywała się konferencja, na której gościł pielgrzym miłosierdzia Roman Zięba. Zresztą niebawem będzie następna jego konferencja. Te konferencje wychodzą poza ramy naszej wspólnoty. Staramy się jako wspólnota zapraszać gości, a więc te konferencje odbywają się w kościele, po mszach świętych. Wtedy każdy, kto ma ochotę, można na te konferencje przyjść. One są zawsze wcześniej ogłaszane, są plakaty, które propagują to, że ta konferencja będzie się odbywała, a więc my jako wspólnota zapraszamy wszystkich. Parafian tej wspaniałej, zacnej i bardzo starej już parafii tego kościoła, ale również wszystkich innych, z innych parafii, naszych przyjaciół, znajomych. Chcemy, aby było nas jak najwięcej. Chcemy, aby nasza działalność nie zamykała się tylko w ramach takiej prostej, zwykłej działalności na rzecz tych 20 kilku osób tworzących naszą wspólnotę.
Jeżeli chcecie Państwo, jeżeli macie wolny wieczór, jeżeli chcecie podzielić się z kimś swoimi radościami, a może i też problemami, jeżeli chcecie mieć prawdziwych przyjaciół, którzy nie będą oczekiwali od Was tylko tego, abyście dzielili się z nimi swoimi sukcesami, to zapraszamy Was do naszej wspólnoty. Jesteśmy otwarci na to, aby było nas coraz więcej. Chcemy, aby nasza misja modlitewno-ewangelizacyjna nie zamykała się tylko w ramach wspólnoty. Oczywiście jako wspólnota modlimy się za siebie wzajemnie, ale modlimy się również za tych, którzy tego potrzebują. Staramy się naszą modlitwą jako wspólnota obejmować chorych, potrzebujących, ojców, którzy są tutaj w klasztorze w Łagiewnikach, ale i wszystkich innych księży również. Naszym opiekunem duchowym jest ojciec Mariusz Książek, który na naszych wspólnotach bywa, który z punktu widzenia Kościoła stara się też naszą wspólnotę formować. Ojciec Mariusz wygłasza również konferencje, przewodniczy mszą świętym, a również adoracją. Jako wspólnota, jak powiedziałem, chcemy, żeby było nas jak najwięcej. Nie zmuszamy nikogo, nie próbujemy nikogo werbować na siłę. Jesteśmy stricte wspólnotą. Każdy, kto ma taką potrzebę, może do nas przyjść. Jesteśmy wspólnotą, która bardzo mocno uwydatnia rolę Matki Bożej. Adorujemy Matkę Bożą, zawierzamy naszą wspólnotę Matce Bożej i staramy się, aby Matka Boża zawsze na poczesnym miejscu była w trakcie działań naszej wspólnoty, w czasie naszych modlitw i żeby zawsze nas strzegła i się nami opiekowała. W grudniu 2017 roku za natchnieniem Ducha Świętego przyjęliśmy nazwę naszej wspólnoty. Jest to wspólnota świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego święty Jan Chrzciciel? Dlatego, że staramy się jako wspólnota, tak nam się w każdym razie wydaje, staramy się też w naszym, może niewielkim zakresie możliwości, prostować ścieżki Panu. Staramy się pomagać Panu w tym, aby ten świat był lepszy. Oczywiście nasze działania są skromne na miarę naszej dwudziestokilkuosobowej wspólnoty, ale myślę, że każdy, choćby najmniejszy kamyczek, usunięty z drogi Pana jest ważny, jest wartościowy. Jak to powiedział kiedyś jeden z moich przyjaciół, Pan Bóg tak pięknie i prosto prowadzi nas po krzywych liniach. Nasze życie jest skomplikowane, jest pełne zakrętów, pełne meandrów, a przede wszystkim pełne upadków. My jako wspólnota zdajemy sobie z tego sprawę. To jest normalne, że upadamy. To jest normalne, że czasami coś nam się nie udaje. To jest normalne, że czasami, kiedy przychodzi ten poniedziałek, mówimy, kurczę, zostałbym w domu, może nie pójdę. Ale jednak zawsze staramy się iść na spotkanie wspólnoty. Bo to, że upadamy, Pan Jezus wie doskonale. I to, że upadamy, jest wpisane w nasz los człowieka. Stąd sakrament pojednania. To, że upadamy, to normalne. Ważne, żebyśmy się podnieśli. I właśnie my jako wspólnota staramy się tak właśnie działać. Nie zakładamy, że wszyscy są doskonali. Nie zakładamy, że każdy wszystko potrafi zrobić bardzo dobrze. Ale ważne, żeby robił, żeby działał. Żebyśmy nie byli obojętni. Myślę, że istotne jest również to, żebyśmy nie byli klientami Kościoła. Żebyśmy tylko nie oczekiwali. Żebyśmy nie przychodzili tylko na mszę świętą, spełniali swój obowiązek, wychodzili z Kościoła napełnieni Panem Jezusem i Bożą miłością. To jest oczywiście bardzo ważne i to jest nasz podstawowy obowiązek jako każdego katolika. Ale myślę, że równie istotne, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach, jest to, abyśmy starali się dać coś od siebie. Łatwo jest oczywiście przychodzić, otrzymywać, być błogosławionym, ale potrzebne jest teraz, w tych trudnych czasach, kiedy Kościół jest ze wszystkich stron atakowany, kiedy ciągle dzieje się coś złego, coś jest jakby, jakieś argumenty są wytaczane przeciwko Kościołowi, ważne jest to, żeby tu być, żeby świadczyć swoim życiem, bo jesteśmy wspólnotą również ewangelizacyjną, nie tylko się modlimy. Czym jest ewangelizacja? W moim rozumieniu ewangelizacja jest przede wszystkim działaniem. Możemy mówić i potrzeba, żebyśmy mówili,
Potrzeba, żebyśmy głosili Słowo Boże. Potrzeba, żebyśmy głosili i słuchali konferencji. Ale potrzeba jest przede wszystkim tego, abyśmy świadectwo właśnie ewangelizacji dawali naszym życiem. Abyśmy pokazywali, że jesteśmy świadkami Pana, że jesteśmy dziećmi Chrystusa. W jaki sposób? Poprzez nasze życie, poprzez uczynki miłosierdzia, z których przecież będziemy rozliczani w pierwszym rzędzie. Abyśmy tu i teraz, na tej ziemi, starali się spowodować, aby była ona choćby odrobinę lepsza. Istotne jest to, aby się włączyć, aby nie pozostawać poza nurtem. Bardzo wielu z nas deklaruje, że jest katolikiem. Bardzo wielu z nas mówi, że spełnia wszystkie swoje katolickie obowiązki. Ale ja mam wrażenie, że dzisiaj są takie czasy, że należy pójść krok dalej. Nie tylko spełniać obowiązki, nie tylko wykonywać wszystkie zalecenia i polecenia, które są dosyć jasno określone. Myślę, że bardzo istotne to, aby pójść ten jeden krok dalej, aby się włączyć, aby działać, aby również starać się budować ten Kościół na ziemi. Dlatego też serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, jeżeli macie ochotę być z nami, jeżeli chcecie przyjść do naszej wspólnoty, to zapraszamy, czy tylko aby nas odwiedzić, a może również zapraszamy do tego, aby być członkiem naszej wspólnoty. Nie musicie się zapisywać, nie musicie składać żadnych deklaracji, nie musicie składać żadnych zobowiązań ani płacić składek. My jako wspólnota działamy na zasadzie dobrowolności. A więc powtarzam raz jeszcze. Jeżeli chcecie być z nami, jeżeli chcecie włączyć się w te działania i w to dzieło, zapraszamy wszystkich serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękuję za prezentację wspólnoty, za ten duchowy przekaz i życzę dalszego rozwoju duchowego oraz liczbowego tej wspólnoty dla dobra Kościoła i naszej parafii. Szczęść Boże. Szczęść Boże.